Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym opowiem o przebudowie makiety, o tym, co zrobiłem, na jakie trudności się natknąłem, co jeszcze przede mną i co będę jeszcze musiał być może poprawić. To mam wrażenie, te części lubicie najbardziej. Najbardziej lubicie wytykać błędy, pouczać, no ale cóż na to poradzić, taka ludzka natura. Z pewnymi rzeczami mogę się zgodzić, z Waszej strony pewne rzeczy zwyczajnie nie, ale to do tego wszystkiego mam swoje wszystkie powody. Zaczynam od mostu. W tym temacie to już niemalże zapomniałem, że coś miałem potencjalnie do zrobienia, bo to zrobiłem dosłownie zaraz po nakręceniu poprzedniego odcinka, tydzień temu. Umocowałem drugą stronę. Czasami pewne rzeczy, które się wydają nie do zrozumienia, nie do poznania, nie do opanowania, to przychodzi mega proste rozwiązanie i nie mówię tylko o budowie makiety, ale tak generalnie w życiu. Miałem problem z obsadzeniem tego mostu, że okej, z jednej strony krótki odcinek, którego nie mogę nagiąć, z jednej strony te zsuwki, którymi łączymy tory, zakładam, z drugiej strony nie zakładam, bo nie mogę ich włożyć między tym, dopóki nie wpadła mi do głowy genialna myśl, że przecież one na szynie, jeśli nie są mocno zagięte, to dają się swobodnie w jedną, w drugą przesuwać, szczególnie we fleksach, gdzie na to jest dużo miejsca. No, prosta sprawa, udało się, zrobiłem most umocowany i wszystko już tutaj mi fajnie działa, tak jak sobie zaplanowałem. Jak widzicie, zrobiłem też przejazd kolejowy i tak naprawdę próbę asfaltu, próbę drogi. Tu za poradą Marcela, który podesłał mi filmik wyglądający na filmik reklamowy Woodland Scenics. Generalnie tam było robione wszystko zestawem do budowy drogi. Ja zrobiłem wszystko bez tego zestawu, ale generalnie pomysł jest stosunkowo prosty. No, samą jezdnię trzeba z czegoś uformować, z masy gipsowej, masy szpachlowej, takiej, śmakiej, cokolwiek tam w zestawie była po prostu jakaś masa do budowy drogi. No a potem jest tylko kwestia malowania, pomalowania dwoma kolorami, coś, co nam, co wygląda jak czarny asfalt i coś, co oznacza tu zużycie, wydarcie tego asfaltu wtedy, kiedy ta smoła już, znaczy ta masa na bazie smoły, czy jak to się wszystko oczywiście fachowo jakoś nazywa w drogownictwie, jest wytarta, kamyczki, szczególnie kamyczki, które tam posłużyły, czy tam cokolwiek innego, co się fachowo nazywa do budowy asfaltu, pokazują swoją naturalną, jaśniejszą barwę i ten asfalt z roku na rok staje się coraz jaśniejszy. Asfalty, znamy to z życia, są w różnych kolorach, w różny sposób zrobione. Bywało nawet, gdzieś tutaj w Niemczech widziałem asfalty aż takie rudawe, oczywiście już takie stare, zniszczone. No takiego, co prawda, nie chcę odtwarzać, no ale tak mi się akurat skojarzyło. Stąd zrobiłem ten kawałek drogi, dalej tej drogi nie robię, dalej po prostu jest dla mnie troszeczkę terra incognita, aczkolwiek teraz jestem mocno tam zajęty w tamtym miejscu, to jednak tamto miejsce jest jeszcze terra incognita. Co zrobiłem jeszcze? Przyszła dostawa dekoderów, przyszła dostawa semaforów, pomontowałem co mogłem. Poza tymi dwoma, te tutaj sobie czekają w woreczkach na swój czas. Dlaczego tych nie montuję na razie? No z prostej przyczyny. Tutaj mam dostęp do wielu miejsc, właśnie tutaj niemalże jak jakiś stół roboczy, pulpit roboczy i nie montuję tych semaforów, żeby ich nie połamać. Dopiero jak już wszystko będę miał tutaj zakończone, to trafią na swoje miejsce. Tutaj stoi sobie wagonik, pomysł na to miejsce jakieś jest. Generalnie, jeśli będę ten pomysł kontynuował, a to jeszcze zależy, no to i tak będę musiał to wyciąć i zamontować równo w poziomie.
żeby po prostu taki wagonik, jeśli ma stać, żeby on równo tutaj stał. Także to taka ciekawostka. Tam chyba opowiadałem we wczorajszym odcinku, wypoziomowanie tych rozjazdów. Są teraz jakiś milimetr niżej, wszystko jeździ dużo, dużo lepiej. No i akurat w tym miejscu uzupełniłem też braki w tłuczniu, poprawiłem to zaszutrowanie toru. Także też nie do końca oczywiście, bo tutaj nie poprawiłem zieleni, to zostawiłem na zieleń. No ale zawsze jakiś tam drobiazg, tak jak to jest, że jak już przy makiecie coś robimy, to zawsze na każdy dzień coś się wymyśli do roboty, zawsze coś będzie. Poprzepinałem też troszeczkę sterowników rozjazdów do tutaj tego dekodera. Jeszcze mam 8 wolnych miejsc. Raczej wszystko będzie wykorzystane, chociaż no, nie zapowiada się na kolejne rozjazdy, a może nawet będzie mniej, to też jeszcze wszystko się okaże. Tu muszę też powiedzieć, że doprowadza mnie do pasji rozwiązanie tutaj przykręcania kabelków. Z pozoru jest wszystko fajne, wygodne i znane złączenie elektroniki, ale wszystko fajnie, jeśli mamy w ten sposób dekoder, jak ja tutaj na wierzchu zamontowany, gdzieś tam w takim fajnym, dostępnym miejscu, albo te gniazda są zrobione porządnie. Dekodery Railbox, które tutaj mam, one też korzystają z tych gniazd i te gniazda są po prostu zrobione dobrze, jakieś inne jakości. Tutaj są takie malutkie, drobniutkie gniazda i to wszystko jest tak delikatne, że ciężko jest ułożyć przewód w gnieździe i ciężko jest to skręcić tak, żeby ten przewód chciał zostać. Nie wiem jak, ale w tamtym plastiku jakoś jest tyle luzów, że jak człowiek się przyłoży, dokładnie ułoży ten kabel, to wszystko wyjdzie. Tylko że spróbujcie to zrobić gdzieś w ciemnym miejscu od spodu makiety trzęsącymi się rękami ze zmęczenia i przy słabym oświetleniu. Do tego jeszcze, kiedy nie bardzo widzicie, w którym miejscu ten kabel przykładacie. To koszmar. Jedną taką trójkę rozwaliłem ze zmęczenia, po prostu kręcąc śrubką w jedną, w drugą, w trzecią. Nagle się wszystko rozleciało. Skończyło się, że do dekodera w tym miejscu z połamanym gniazdem musiałem dolutowywać przewody. Stąd no, mocno mnie to irytuje. W trudno dostępnym miejscu to jest naprawdę katorga współpraca z takimi drobnymi gniazdami. No i tak. Kontynuuję swoją opowieść. To, co narzekałem na elektronikę, to jedno. Teraz muszę również ponarzekać na inne komponenty. Wąski tor. Do tego wyglądu się nie przyzwyczajajcie. Wstępnie obsadziłem i zaszutrowałem, ale jeszcze mam tutaj pewne problemy, jeszcze kombinuję inaczej, w razie czego to zerwę i zrobię ciut inaczej, stąd no, nie ma co tutaj specjalnie debatować. W każdym bądź razie nie jest to prosta sprawa. Problem wynika z tego, że te rozjazdy są rozjazdami prostymi, nie łukowymi, jak tutaj powiedzmy ten duży pikowski normalnotorowy, tylko proste, wobec tego wymagają prostych odcinków przed i za rozjazdem. No i co? Gdziekolwiek przesunąć w inne miejsce, to po prostu nie rozwiązujemy problem, który jest tutaj, tylko problem, który jest tutaj z tym ciasnym łukiem, przesuwamy sobie gdzie indziej. Stąd no, rozwiązanie proste tego problemu nie jest, ale może za tydzień już zobaczycie temat rozwiązany w takiej, jak w chwili obecnej postaci winnej. Zobaczymy. O komponentach. Tak, tam wstępnie wstawiony drugi rozjazd, nawet nie zabudowany, on nie jest zaszutrowany. Owszem, jest tam pod spodem już napęd, jest to położone w swoje miejsce, ale w każdym momencie, jeśli zdecyduje się przebudować to wszystko, może to wylecieć i może to wyglądać inaczej. Z tym problemu żadnego nie ma. A to coś, to jest napęd firmy Tilik. Na nie właśnie czekałem dosyć długo i
jak przyszły, to w końcu miałem je zabudowywać, przy czym na zdjęciu nie miałem zielonego pojęcia, że to jest takie olbrzymie. Jak to zobaczyłem, to powiedziałem sobie, nigdy w życiu. Jeszcze jak zobaczyłem, na jakiej to jest zasadzie, że to jest na zasadzie tutaj taki blaszek kiedyś jeżdżących po płytce elektronicznej, to tym bardziej nigdy w życiu nie ma mowy, stąd odpuszczam to. Te rozjazdy, zresztą jeszcze musiałem kupować dodatkowe komponenty, żeby mogły, że tak powiem, zagadać z DR4018 firmy DigiCase. I straciłem tylko czas w oczekiwaniu, pieniądze, ale to odsprzedam. I czas straciłem również czekając na kolejne dwa napędy MTB, które są w tej chwili pod tymi rozjazdami wąskotorowymi firmy Tilk. Co jeszcze do powiedzenia o zabudowie napędów, jak to podłączyć? Jeden z Was mnie prosił, opowiem, nakręcę jakiś specjalny odcinek, co prawda nie będę już ich zabudowywał, bo one są zabudowane, ale na tych, które są na wierzchu, na ten temat opowiem. Co jeszcze? Wąski tor, tak jak powiedziałem, się buduje, semafory w większości już są, czekam jeszcze na dwie sztuki, nie wszystko jest podłączone, nie wszystko jest skonfigurowane, napędy za to rozjazdy, no też poza wąskotorowymi wszystko jest, z wąskotorowych jest jeden podłączony, drugi nie, ale tak jak powiedziałem, do tego się nie ma co przyzwyczaić. Na koniec może ciekawy tutaj temacik, zelektryzowała Was informacja, że wąski tor jest w tartaku, ale uwaga, ten tartak nie wjedzie do niego, moja kolej wąskotorowa, nie mam szans, żeby się tam złamać, nie ma mowy o przeniesieniu tartaka w inne miejsce, jeśli go spróbuję zdemontować, on jest na takiej płycie, gdzieś o długości 40 cm stąd tam, dotąd, jeśli spróbuję to oderwać, to się po prostu wszystko rozleci. To jest przyklejona cała płyta. Nie ma szans na jakieś łatwe zdemontowanie tutaj tego. A tak poza tym to tylko szerokość toru się zgadza. A tak poza tym nic więcej. Wystarczy postawić lokomotywę obok tartaku i widać, że nie ma szans, żeby ona tam wjechała. Tartak, tak jak sklep Lidla, o którym kiedyś ze 2 lata temu opowiadałem w jakimś odcinku, jest nie tyle przewymiarowany, co niedowymiarowany, jest mniejszy, jaki powinien pewnie być odpowiednik takiego tartaku. W rzeczywistości to wszystko jest mniejsze i trzeba zdawać sobie z tego świadomość. A tak poza tym, co to by za przepisy pożarowe pozwoliły, żeby w miejsce, gdzie unoszą się w powietrzu trociny i tak dalej, wjeżdżała lokomotywa spalinowa, czy nie daj Boże parowa. To przecież jakieś zagrożenie pożarowe by było, nieprawdaż? No dobra, to ja sobie tak gdymam, ale tak jak powiedziałem, tartak zostaje na swoim miejscu, złamać się z koleją tutaj nie złamie. A zresztą temat łamania się tutaj z tymi torami, to przecież teraz opowiadałem, to jest też ciężki temat. I to tyle, co mam Wam do powiedzenia, to co pokazałem. Jeszcze jakieś pewnie drobniutkie rzeczy gdzieś przy okazji robiłem, związane z ruchem pociągów. No co tu dużo mówić. Ja będę w tym tygodniu działał dalej, a Wy efekty tego pewnie zobaczycie wstępnie w kolejną niedzielę, w jakimś tam odcinku zobaczycie w krajobrazie przesuwającym się wokół jadącego pociągu, że coś się zmieniło, że coś wygląda inaczej, o czym Wam opowiem w kolejnym odcinku za tydzień. Ale gdzieś, tak jak powiedziałem, pewnie pojawi jakiś inny dodatkowy odcinek, takie też staram się kręcić. Jeśli mam o czymś ciekawym do powiedzenia przy budowie makiety, to w sumie czemu nie? To dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.